Film rozpoczyna się w szpitalu psychiatrycznym, w którym przetrzymywana jest Anita, znana również jako Needy. Udowadnia, dlaczego tam jest, kopiąc pielęgniarkę bez wyraźnego powodu i plując na nią. Po tym, jak zostaje wtrącona do celi, wspomina swoją przeszłość, w której była normalną nastolatką. Dowiedzmy się, jak wygląda normalna nastolatka. 2 miesiące temu Needy mieszkała w małym miasteczku o nazwie Devil's Kettle. Nazwa pochodzi od tajemniczego wodospadu, z którego woda spływa do głębokiej dziury i nawet naukowcy nie byli w stanie znaleźć jej końca. Needy jest kujonką, która miesza się z tłumem, podczas gdy jej najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa, Jennifer, jest najpopularniejszą dziewczyną w szkole. Pewnego wieczoru Jennifer decyduje, że pójdą na koncert niezależnego zespołu Low Shoulder, ponieważ Jennifer podkochuje się w głównym wokaliście, Nikolaju. Needy mówi, że ma plany ze swoim chłopakiem, ale kiedy Jennifer nalega, ulega. Chłopak Needy, Chip, jest zawsze odsuwany na bok przez Needy, jeśli chodzi o Jennifer, ponieważ Needy zawsze odwołuje plany z nim, aby zaspokoić potrzeby Jennifer. Chip wskazuje, że Needy robi wszystko, co opowie jej Jennifer, ale ona całkowicie temu zaprzecza, mówiąc, że lubi podobne rzeczy, które lubi Jennifer, dlatego tak często z nią wychodzi. Gdy tylko docierają do baru, Jennifer z radością przedstawia się zespołowi, podczas gdy Needy nie czuje się z tym komfortowo. Jennifer idzie po drinki, podczas gdy Needy zostaje z tyłu. Needy podsłuchuje, jak zespół dyskutuje o tym, jak mogą wykorzystać dziewicę taką jak Jennifer do swojego projektu. Mówi o tym Jennifer, ale ta odrzuca jej obawy. Rozpoczyna się występ, a Jennifer wydaje się być zahipnotyzowana przez zespół. Wkrótce potem Needy zauważa rozprzestrzeniający się ogień, który stale rośnie. Jennifer wydaje się oszołomiona i zagubiona, gdy Needy udaje się wyprowadzić ją z baru przez chaos. Na zewnątrz Nikolaj podchodzi, nie przejmując się tym, co właśnie się stało, ponieważ wiele osób utknęło w środku. Od niechcenia zaprasza Jennifer do dołączenia do jego zespołu w furgonetce. Chociaż Needy nie uważa, że to dobry pomysł, Jennifer po prostu idzie z Nikolajem, zostawiając swoją najlepszą przyjaciółkę. Needy wraca do domu i dzwoni do Chipa, aby powiedzieć mu o tym, co się stało. Gdy ten próbuje ją uspokoić, Needy słyszy dzwonek do drzwi. Wychodzi na zewnątrz, ale nikogo nie znajduje. Wracając do swojego pokoju, słyszy hałas dochodzący z kuchni i z wahaniem idzie to sprawdzić. Ponownie zostaje zaskoczona przez Jennifer, która wygląda nie na miejscu, ponieważ obdarza ją demonicznym uśmiechem. Jennifer zaczyna grzebać w lodówce i pożera surowego kurczaka. Nie będąc w stanie go strawić, wydaje z siebie demoniczny krzyk i wymiotuje czarnym płynem. Gdy Needy próbuje wezwać pomoc, Jennifer przypina ją do ściany i ma zamiar ugryźć ją w szyję, ale powstrzymuje się i ucieka. W szkole Needy nadal jest zaniepokojona tym, co wydarzyło się zeszłej nocy, ale ku jej zaskoczeniu Jennifer przybywa cała i radosna. Wkrótce ich nauczyciel mówi o kilku ofiarach śmiertelnych pożaru baru, który miał miejsce poprzedniej nocy. Podczas gdy wszyscy są tym zasmuceni i składają kondolencje, Jennifer pozostaje obojętna. Needy rozmawia z Chipem o tym, co się stało, ale ten nie jest w stanie jej uwierzyć. Jennifer podchodzi później do Jonasa, który stracił w pożarze swojego najlepszego przyjaciela. Próbuje go pocieszyć, a następnie zwabia go do lasu, gdzie oboje zaczynają działać, zanim pokaże swoją dosłownie złą twarz i zabije go. Nauczyciel słyszy krzyki Jonasa i myśli, że chłopiec wyrzuca z siebie żal, ale kiedy pędzi do lasu, by pocieszyć chłopca, znajduje okaleczone ciało Jonasa. Później Needy mówi o wszystkich zgonach, ale Jennifer zachowuje się obojętnie, prosząc ją, by się z tym pogodziła, ponieważ życie jest zbyt krótkie, by się tak martwić. Jennifer używa zapalniczki na języku, ale to nic nie daje, ponieważ wydaje się teraz niezwyciężona. Chip później dzwoni do Needy i informuje ją o śmierci Jonasa, co jeszcze bardziej martwi Needy. Podczas gdy to wszystko się dzieje, Low Shoulder zyskuje popularność dzięki płotce, że uratowali kilka osób przed pożarem na ich koncercie. Miesiąc później wszyscy w końcu są w stanie ominąć wszystkie tragedie i żałobę, z wyjątkiem Jennifer, która wygląda teraz jak normalna nastolatka. Po zajęciach do Jennifer podchodzi Colin, który próbuje zaprosić ją na randkę. Ku jego uciesze, Jennifer zaprasza go do swojego domu. Podczas gdy Colin udaje się pod wskazany adres, Needy i Chip spędzają chwilę w domu Chipa. Po dotarciu do domu Colin zdaje sobie sprawę, że teren wokół domu jest opuszczony, ponieważ dom nie wydaje się być zamieszkany. Próbuje kilku sposobów, aby dostać się do domu, zanim wkrada się przez okno. Po wejściu do środka zostaje zaskoczony przez Jennifer, która nie marnuje czasu i zaczyna się zbliżać. Colin przestraszył się zmieniającego się koloru oczu Jennifer i próbował odejść, ale Jennifer obezwładniła go przed pożarciem jego ciała i krwi. Z drugiej strony, Needy zaczyna mieć halucynacje, gdy jest z Chipem i widzi prawdziwą złą stronę Jennifer wraz z duchami jej ofiary.
Po halucynacji krwi kapiącej z sufitu, Needy wybiega z domu Chipa. W retrospekcji pokazano nam wspomnienie, w którym Jennifer i Needy bawią się, gdy Jennifer skaleczyła się w rękę. Needy wysysa krew, aby poczuć ból, który odczuwa Jennifer. Obecnie, gdy Needy jedzie do swojego domu, przejeżdża przez Jennifer, która pojawia się znikąd, ponownie obdarzając ją diabelskim uśmiechem. Needy pędzi do domu i płacze leżąc w swoim łóżku. Ale Jennifer nagle pojawia się w jej pokoju i przeraża ją. Jennifer całuje Needy, aby ją uspokoić, a po krótkiej sesji make-out ujawnia wszystko, co przydarzyło się jej w noc pożaru baru. Zespół Low Shoulder zabrał ją nad wodospad i złożył jako dziewicę w ofierze szatanowi w zamian za sławę i fortunę. Nie wiedząc o tym, Jennifer od dawna nie była dziewicą. Więc po tym, jak opuścili jej ciało, wróciła do życia jako zła istota. Zaraz po powrocie pożarła studenta z wymiany, który jest uważany za jedną z ofiar śmiertelnych pożaru w barze. Wyznaje również, że tej samej nocy, kiedy przyszła spotkać się z Needy, miała zamiar ją pożreć, ale nie mogła tego zrobić swojej najlepszej przyjaciółce, więc musiała zmusić się do odejścia. Jennifer musi się odżywiać, aby pozostać normalną, a to daje jej niesamowitą siłę i moc uzdrawiania, gdy pokazuje swoje nowo odkryte moce. Przytłoczona wszystkimi informacjami, Needy prosi Jennifer, aby opuściła jej dom, a Jennifer spełnia jej prośbę, wyskakując przez okno swojego pokoju. Następnie Needy zaczyna czytać o nadprzyrodzonych rytuałach i nocnych ofiarach. Po spędzeniu dużej ilości czasu w szkolnej bibliotece odkrywa, że Jennifer zmieniła się w sukuba po nieudanym rytuale. Sukuby żywią się ludzkim ciałem i krwią, a można je zabić tylko wtedy, gdy są głodne, nożem w serce, ponieważ są najsłabsze, gdy nie są najedzone. Needy dzieli się wszystkim, czego nauczyła się do tej pory z Chipem, mając nadzieję, że ostrzeże go przed zagrożeniem, które nad nimi krąży. Chip uważa jednak, że ona po prostu za dużo o tym myśli i powinna zwrócić się o pomoc psychiatryczną. Zdając sobie sprawę, że bycie z nią naraziłoby Chipa na potencjalne niebezpieczeństwo śmierci, Needy postanawia z nim zerwać. Prosi go również, aby nie szedł na szkolny festiwal tańca, który odbędzie się wkrótce, ponieważ uważa, że nie jest to dla niego bezpieczne. Chip ignoruje wszystkie jej ostrzeżenia i ucieka w złości po tym, jak został porzucony. Na szkolnym festiwalu Needy z niecierpliwością czeka na pojawienie się Jennifer w nadziei, że będzie w stanie powstrzymać ją przed skrzywdzeniem kogokolwiek innego. Jennifer ma jednak inne plany. Podchodzi do Chipa, gdy ten idzie na festiwal i wymyśla historię o tym, że Needy ma romans z Colinem. To denerwuje Chipa i zostaje przywołany przez uwodzicielskie techniki Jennifer, która prowadzi go do opuszczonego basenu. Tymczasem w szkole Needy staje się coraz bardziej niespokojna, czekając na Jennifer bezskutecznie. Wyczuwa, że coś jest nie tak i pędzi do domu Chipa, aby sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Matka Chipa informuje ją, że wyszedł on na szkolną potańcówkę jakiś czas temu. Przerażona o życie Chipa, wychodzi na ulicę i zaczyna go szukać, aż w końcu dociera do opuszczonego budynku basenu. Wchodzi do budynku i znajduje Jennifer gryzącą Chipa jak dziwaczną przekąskę. Pędzi, by powstrzymać Jennifer i używa na niej gazu pieprzowego, ale to tylko zaskakuje Jennifer, która używa swoich mocy, by się podnieść i wyrzuca czarny płyn na Needy, po czym oświadcza, że może również jeść dziewczyny. Gdy ma zaatakować Needy, Chip bierze kij i wbija go w jej brzuch. Jennifer ucieka z raną, podczas gdy Needy zostaje, by pożegnać się z Chipem. Teraz gotowa pomścić śmierć swojego chłopaka, Needy udaje się do domu Jennifer i włamuje się przez okno. Między nimi dochodzi do walki, dosłownie, ponieważ Jennifer wciąż jest potężniejsza niż ludzkie możliwości Needy. Jennifer nawet gryzie Needy w szyję i zdobywa przewagę, ale Needy nie przestaje i daje zaciekłą walkę. Jennifer unosi je obie nad łóżkiem, gdy Needy zauważa ich wspólny medalion i wyrywa go z wściekłością. W następstwie tego coś zmienia się w mocach Jennifer, która przestaje walczyć i upada. Needy korzysta z okazji i wbija nóż w serce Jennifer, ostatecznie zabijając potwora. Słysząc to zamieszanie, matka Jennifer dociera do jej pokoju, tylko po to, by odkryć, że najlepsza przyjaciółka jej córki ją zabiła. To jest powód, dla którego Needy została przyjęta do szpitala psychiatrycznego. Teraz w celi izolacyjnej okazuje się, że Needy nabyła pewne moce od Jennifer po tym, jak została ugryziona, i to był jej plan, aby zostać wrzuconym do celi izolacyjnej. Używa swojej mocy, aby wydostać się z azylu i udać się do tego samego wodospadu, w którym zespół poświęcił jej najlepszą przyjaciółkę. Zdobywa nóż, którego użyli na Jennifer, a następnie prosi o podwiezienie osobę, która jedzie zobaczyć zespół. Film kończy się zdjęciami, na których członkowie zespołu Low Shoulder zostają brutalnie zabici tym samym nożem, którego użyli na Jennifer. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.